W Suwałkach do urn wyborczych swoje głosy wrzuciło nieco ponad 60% uprawnionych. Największą frekwencję odnotowano w obwodowej komisji wyborczej posadowionej w szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego. Tam głosy oddało ponad 68% Suwałczan. Najmniej osób zagłosowało w zamkniętym obwodzie w suwalskim szpitalu. Niespełna 27% uprawnionych. Na terenie powiatu suwalskiego najmniej wyborców zagłosowało w gminie Filipów, najwięcej w gminie Suwałki. Średnia frekwencja w powiecie ziemskim wyniosła 57,5%. W Suwałkach, podobnie jak w większości kraju, pierwszą turę wygrał Andrzej Duda, uzyskując ponad 44% poparcie. Jego główny konkurent zdobył głosy mniej niż 28% mieszkańców. Trzeci wynik należy do Szymona Hołowni, który w mieście zgarnął niemal 15% głosów. Gdyby o wyniku wyborów miał jednak przesądzić wyniki z powiatu ziemskiego, drugiej tury by nie było. W powiecie suwalskim Andrzej Duda uzyskał ponad 55% głosów, a Rafał Trzaskowski nieco ponad 18%. Jedyną gminą powiatu suwalskiego, w której Andrzej Duda uzyskał mniej niż 50%, była gmina Suwałki. Ale w tej samej gminie Rafał Trzaskowski uzyskał mniej niż 1/4 głosów. Rekordowe poparcie uzyskał Andrzej Duda w gminie Przerośl, tam ponad 64% głosów. Niewątpliwie największym przegranym prezydenckich wyborów 2020 roku jest lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W województwie podlaskim jego wynik ledwie przekroczył 2%. W skali kraju było nieco lepiej, ale według częściowych wyników nie dotarł do 3%.